Szczęść Boże, Marta Peda, witam i zapraszam na informacje dnia. Ci, którzy szukają Boga, znajdują Go w maluczkich i potrzebujących, mówił Ojciec Święty, który spotkał się dziś z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty przywołał dzisiejszą Ewangelię. Mówił, że Jezus nie oburza się na tych, którzy się z Nim kłócą, ale na tych, którzy chcąc uwolnić Go od trudu, oddalają od Niego dzieci. Pan postępuje tak, bo utożsamia się z maluczkimi, mówił papież. Utożsamia się z tymi, którzy są w potrzebie i to im należy przede wszystkim służyć. Ci, którzy szukają Boga, znajdują Go w maluczkich i potrzebujących. Potrzebujących nie tylko dóbr, ale opieki. Znajdują Go w poniżonych, chorych, więźniach, imigrantach. Jezus jest właśnie w tych najmniejszych. Jezus przypomina, że tylko stając się jak dziecko można przyjąć królestwo. Uczeń zatem nie tylko ma służyć maluczkim, ale musi uznać samego siebie za maluczkiego. Ojciec Święty pytał wiernych, czy potrafią to zrobić, uznać siebie za maluczkich. Dodał, że nauczenie się bycia maluczkim i potrzebującym zbawienia jest niezbędne, by przyjąć Pana i otworzyć się na Niego. W życiu uznanie siebie za maluczkiego jest punktem wyjścia do stania się wielkim. Jeżeli się nad tym zastanowić, to rozwijamy się nie tyle w oparciu o sukcesy i rzeczy, jakie posiadamy, ale przede wszystkim w chwilach zmagania i słabości. W tych sytuacjach, w potrzebie, dojrzewamy i otwieramy nasze serca na Boga, na innych, na sens życia. Papież podkreślił, że często towarzyszy nam złudzenie, że jesteśmy samowystarczalni, że nie potrzebujemy Boga. Nasila się to w czasach pomyślności i dobrobytu. To oszustwo, przestrzegał Ojciec Święty. Najnowsze dane GUS-u wskazują na rekordowo wysoką inflację. Powraca pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe. Na razie nic na to nie wskazuje. By jednak przygotować kredytobiorców na taki scenariusz, UOKiK przygotował specjalny kalkulator. Najnowsze szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że we wrześniu inflacja w Polsce zbliżyła się do 6%. Narodowy Bank Polski podkreśla, że zjawisko ma charakter przejściowy. Inflację podbija odłożony popyt, a także rekordowo wysokie ceny paliw, wyraźnie wyższe ceny gazu i metali oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Przy takim poziomie inflacji niektóre banki centralne, jak na przykład Węgry czy Czechy, decydują o podniesieniu stóp procentowych. Z tego punktu widzenia, że podniesienie stóp procentowych może nieco tę inflację wyhamować. Mówi ekonomista dr Adam Dębski. Wniosek o podwyższenie stóp procentowych pojawił się na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Nie uzyskał większości. W Polsce podwyżka stóp nie wyhamuje inflacji, bo nie zależy ona od presji popytowej, mówi ekonomista Mariusz Kękuś. Wzrosty cen paliw, wzrosty cen energii elektrycznej nie mają związku ze stopami procentowymi i są niezależne od tego. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński mówi, że podwyżka stóp w reakcji na negatywne szoki podażowe, które zwiększają koszty produkcji, może jedynie wyhamować tempo wzrostu gospodarczego. To byłby szkolny błąd prowadzący tylko do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego albo wprost do stłumienia wzrostu. Te słowa wskazują, że dziś kredytobiorcy, ci, którzy zdecydowali się na kredyt w oparciu o zmienne oprocentowanie, mogą spać spokojnie. Podniesienie stóp oznaczałoby dla nich wyższą ratę kredytu. Należy zakładać, że przez najbliższe pół roku nie nastąpią żadne ruchy, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wylicza warunki, które muszą być spełnione, by podnieść stopy procentowe. Wskazuje na trwałe przekroczenie celu inflacyjnego na skutek presji popytowej w warunkach mocnego rynku pracy i dobrej koniunktury gospodarczej. Jeśli te warunki będą spełnione, że inflacja wynika z czynników, na które mamy wpływ. Prognozy ekonomistów Narodowego Banku Polskiego przewidują, że w przyszłym roku inflacja znacząco się obniży. Wciąż jednak powinny rosnąć ceny energii elektrycznej i gazu. Rząd szacuje średnią inflację w przyszłym roku na 3,3%, mówi wiceminister finansów Piotr Patkowski. Bo wszystkie instytucje wskazują, że ta inflacja rok do roku będzie spadała. Będą miały także na to wpływ efekty wysokiej bazy w roku 2021. Przyszłoroczna inflacja może być już efektem presji popytowej, a nie pandemicznych szoków. Jeżeli inflacja się utrzyma na stosunkowo wysokim poziomie, myślę, że decyzja o podniesieniu stóp procentowych będzie po prostu kwestią czasu. Na to już teraz kredytobiorców próbuje przygotować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi jego prezes Tomasz Chrustny. Dobrym rozwiązaniem jest nadpłacenie kredytu, nawet w mniejszych sumach, szczególnie w okresie, kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie.
W ten sposób rata kredytu będzie w przyszłości mniej odczuwalna dla portfela. UOKiK przygotował specjalny kalkulator, na którym można sprawdzić, o ile wzrośnie rata kredytu, gdy wraz ze wzrostem stóp wzrośnie oprocentowanie. Kalkulator jest dostępny na stronie finanse.uokik.gov.pl. A teraz przenosimy się do Łodzi. Badacze powstającego Muzeum Dzieci Polskich odkryli listy małych dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym. Proszę o trochę szarego mydła i łyżkę, bo nie mam czym jeść. Czytamy w jednym z odnalezionych listów. Proszę o sacharynę. Upiecz mi, mamusiu, naleśników 20. To fragmenty innych. W czasie kwerendy u jednej z osób prywatnych odnaleźliśmy 8 tego typu listów. W czasie spotkania z inną osobą weszliśmy w posiadanie 2 kolejnych listów. Mówi Andrzej Janicki, historyk z Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi. Dla badaczy taka korespondencja jest bezcenna. Są to wyjątkowe listy, dlatego że na ich podstawie jesteśmy w stanie przynajmniej w jakiejś części odkryć prawdę dotyczącą tego obozu. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że listy były ocenzurowane. Zauważa dyrektor łódzkiej placówki dr Ireneusz Maj. Wszystkie listy trzeba więc czytać tak, aby właściwą treść znaleźć pomiędzy wierszami. Kochani rodzice, jak będziecie mogli, to wystarajcie się o jakieś wierzchy od skórkowych butów i dajcie obie na 37 numer drewnianych spodów i przyślijcie mi, bo nie mam w czym chodzić. Niczym ten obóz nie odbiegał od warunków bytowania, od obozów koncentracyjnych dla dorosłych. Wspomina pobyt w niemieckim obozie dla dzieci w Łodzi Jerzy Jerzewicz. Co za wyjątkiem stresu i strachu może takiemu dziecku normalnie pozostać w pamięci? Jak na każdym kroku, jak pan się odwrócił, a cośkolwiek było nie tak robione, to się dostawało normalnie od ręki, albo w twarz, albo w plecy, albo gdziekolwiek. Niemiecki obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi działał od 1942 roku do 1945. Przez cały okres jego funkcjonowania było w nim przetrzymywanych kilka tysięcy dzieci w wieku od paru miesięcy do 16 lat. W tym miejscu, w tym piekle na ziemi, dzieci miały być po prostu głodzone, wyniszczane psychicznie, fizycznie, po prostu zabijane. Dlaczego? Tylko dlatego, moim zdaniem, że były polskimi dziećmi. Trwają starania o budowę placówki upamiętniającej ofiary niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu ma powstać w ciągu 2 lat. I na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.